Szpic miniaturowy, opis rasy. Szpic miniaturowy jest najmniejszym przedstawicielem szpicy kilku ras, które różnią się wielkością, troszkę wyglądem, ale dzisiaj będzie o tym najmniejszym przedstawicielu tej rasy. Do końca nie wiemy, skąd wywodzi się ta rasa. Mogą one pochodzić od psów torfowych albo też od psów zamieszkujących północną Europę. Gdzie były wykorzystywane do naprawdę wielu zadań czy to do polowania, do stróżowania, do ciągnięcia zaprzęgów, a niekiedy nawet były, mm, kiedy był głód, były po prostu zjadane. To zjadanie psów tak na boku powiem, że to nie tylko północna Europa, Syberia, ale też Ameryka Północna głównie. Wróćmy jednak do tego naszego szpica miniaturowego. Jest to oczywiście rasa bardzo mała. To rozprzestrzenienie się, można powiedzieć, poznanie tej rasy, przypada na połowę XIX wieku. Wtedy jednak te szpice były większe. Jednak dzięki dążeniom hodowców udało się wyhodować rasę psów bardzo małych, które ważą nie więcej niż 3-3,5 kg i nie są wyższe niż 20-22 cm. Żyją około 13-15 lat. Opis rasy, czyli zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od charakteru szpiców miniaturowych. Jest to rasa bardzo wesoła, bardzo towarzyska, uwielbiająca przebywać z człowiekiem. Są to też psy inteligentne, chętnie się uczące, chociaż bywają w tej materii niekiedy uparte. Bardzo ruchliwe i energiczne. Nie oznacza to jednak, że będziemy musieli z tym psem biegać, non-stop non -stop się z nim ruszać. On też potrafi sam sobie znaleźć zabawę. Oczywiście jest to jedna z tych ras, które, której przedstawiciele nie powinny być zostawiane po prostu same. Ten pies musi mieć kontakt z człowiekiem, z innymi zwierzętami. Nie możemy go zostawić na cały dzień, czy nawet na kilka, kilkanaście godzin samotnie, ponieważ ta rasa bardzo źle takie coś znosi. Dwie, trzy, cztery godziny to jest maksymalna. Długość, w czasie której ten tej pies będzie mógł sobie spokojnie żyć i się nie denerwować. Są to psy bardzo towarzyskie, bardzo przyjacielskie, uwielbiają kontakt z całą rodziną, z wszystkimi opiekunami, ale jednak raczej kochają tylko jedną osobę, i chociaż będą przyjazne, towarzyskie dla wszystkich w swojej rodzinie wśród domowników, to jednak zawsze ta jedna osoba będzie niejako wybrańcem tych psów. Raczej nie ufnę wobec obcych. Oczywiście nie będą dobrymi stróżami w znaczeniu, że nas obronią, ale pamiętajmy, że na pewno będą uważać, jeśli ktoś przyjdzie, jeśli zacznie coś się dziać, będą szczekać, będą hałasować. I tutaj należy wspomnieć, że naprawdę Potrafią to robić, i może to niekiedy doprowadzić, że możemy mieć z tym problemy, z, tym, z tą ich hałaśliwością, z tym szczekaniem, z tym ujadaniem. W stosunku do obcych są raczej nieufne i troszkę potrzebują czasu, żeby się, można powiedzieć, do tych osób przyzwyczaić. Uwielbia się bawić, nawet samemu. Oczywiście najlepiej w jakimś towarzystwie, czy to będziemy my, czy jakiś inny pies, najlepiej jeśli będzie wielkości odpowiedniej, ale uwielbia zabawę. chodzie z malutki, to jak wiele raz tego typu, tych małych raz, jest bardzo odważny, niekiedy wręcz straszliwie odważny i potrafi zaczepiać inne psy, niekiedy wielokrotnie większe. Tu musimy na to uważać. Ale tak, to dogaduje się z innymi psami, ze zwierzętami. Jak będzie w odpowiedni sposób wychowywane, to raczej nie będzie z tym problemu. Dobrze dogaduje się z dziećmi, ale pamiętajmy, to jest naprawdę niewielki pies, i dzieci muszą uważać, żeby mu nawet przypadkiem nie zrobić krzywdy. Tak jak zawsze mówię, opisując te duże rasy, te, które z dziećmi się dogadują, że musimy uważać na te dzieci, żeby ten duży pies nie zrobił im krzywdy, to tutaj odwrotnie. Jednak te dzieci muszą uważać, żeby przez przypadek, nawet przez przypadek, nie zrobić mu krzywdy. Potrafi stawiać na swoim i to tak naprawdę porządnie, ale da się go przekonać, tylko należy pamiętać, żeby go wychować tak, żeby nie był samolubem, żeby tak jak można powiedzieć, chęć rządzenia nami nie była za duża. Jak zawsze, to jest mały, chociaż to jest mały pies, to to wychowanie jest ważne. Może nam się niektórym wydawać, że jest to ważne tylko w stosunku do dużych psów, ale jest też tak z małymi rasami. Jeśli chodzi natomiast do pielęgnacji, nie jest to coś bardzo skomplikowanego, czasochłonnego. Ten pies jest raczej mały, ale pamiętajmy, żeby ten pies wyglądał tak, jak trzeba, był zdrowy. To musimy go rozczesywać, zwłaszcza te Zewnętrzne włoski i musimy to robić nawet kilka razy w tygodniu. Trzeba też pamiętać, żeby go nie golić, ponieważ to, co odrośnie, to już nie będzie takie, jak trzeba. Musimy też pamiętać, jeśli mówiła o pielęgnacji, o oczach i pazurach, pazurkach, tak, żeby tego dopilnowywać. Jeśli natomiast chodzi o zdrowie chociaż to jest rasa raczej zdrowa, długowieczna 13-15, niekiedy więcej lat. To jednak jest parę takich, kilka takich zagrożeń, takich jak na przykład problemy ze zwichniętymi rzepkami, zapadająca się tchawica, hipoglikemia, problemy z tarczycą, niekiedy problemy z, można powiedzieć, z łysieniem, ale to jest raczej rzadko spotykane. Więc oczywiście, jak o każde żywe zwierzę, trzeba dbać, trzeba wiedzieć, jakie zagrożenia mogą spotkać naszego pieska. Odżywianie. Oczywiście, musimy tutaj pamiętać, żeby go nie przekarmiać, nie dawać jakichś słodkości takich rzeczy, żeby po prostu nie był otyły, co odbija się na jego zdrowiu. Równie ważne jest to, żeby nie dopuścić do. Hmm, to jest ciężko powiedzieć, jak tu nie dopuścić do tego, że będzie wybredny. Niektóre są wybredne, ale musimy pilnować tego, żeby po prostu nie wychował nas w ten sposób żeby ja tylko to, co on będzie chciał. Jeśli natomiast chodzi o wady i zalety. Zaczniemy oczywiście od wad. Hałaśliwy, no to szczekanie, to reagowanie na niektóre rzeczy jest naprawdę, może być denerwujące. Ta jego ciekawość też niekiedy jest y, duża. Do tego te pokłady energii to naprawdę może na przykład gdzieś wejść, coś sprawdzać, to niekiedy sprawia problem. Bywa uparty, no i to co mówiłem, zdarza mu się zaczepiać nawet wielokrotnie większe psy, no i potrafi nas oczywiście wykorzystywać. Jeśli natomiast mowa o zaletach, bardzo wesoły, bardzo przyjazny, towarzyski, nie wymaga jakiegoś dużych ilości ruchu, w porównaniu z niektórymi rasami to naprawdę jest niewiele. Ta pielęgnacja też wbrew pozorom nie jest jakaś trudna, Uwielbia się bawić, dogaduje się z innymi zwierzętami, jeśli go odpowiednio wychowamy, dogaduje się z dziećmi, szybko się uczy, bardzo inteligentny, bardzo fajny piesek. Dla kogo tarasa, dla kogo szpic miniaturowy będzie najlepszym wyborem? Oczywiście dla kogoś, kto poszukuje niewielkiego psa, ale psa bardzo wesołego, bardzo towarzyskiego. Psa, który naprawdę będzie spędzał z nami sporo czasu, będzie świetnym towarzyszem, przyjacielem, ale dla osoby też, która pamięta o kilku rzeczach: że są to psy hałaśliwe, potrafią mieć własne zdanie, musimy w odpowiedni sposób go wychować, ale to każdą rasę musimy wychowywać to, żeby nie zaczepiał innych psów żeby był posłuszny dla kogoś kto nie ma na przykład dużo miejsca, chociaż ten pies też musi mieć ruch, to on się świetnie dostosuje czy do małego mieszkania, a równie dobrze znajdzie się w olbrzymim domu z potężnym mm, przestrzenią dookoła, którą na pewno wykorzysta. Czyli rasa jak najbardziej godna polecenia. Oczywiście dla ludzi, którzy znają jego wady, jego zalety, wiedzą jaki ma charakter i będą wiedziały że to nie jest zabawka. Wbrew jego wyglądowi to jest pies, to nie jest maskotka. O czym już wspominałem mówiąc o innych rasach, takich niewielkich rasach do towarzystwa i właśnie pamiętajmy, żeby tą rasę traktować jako psa do towarzystwa, który naprawdę się tam świetnie sprawdza. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, do ocenienia, skomentowania, opublikuj, poleć, podziel się, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna dla rozwoju tego kanału, i dla mnie po prostu wspiera mnie to, dopinguje do dalszej pracy. Dziękuję za uwagę.